Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Moi drodzy, prawdopodobnie odcinka nie było w czwartek, bo nagrywam to w czwartek wieczorem, tak wyszło. I prawdopodobnie odcinek jest w sobotę, przepraszam Was za to. Tak czy siak, kontynuujemy sobie naszą przygodę, nie martwimy się, chyba że w piątek to oglądacie, w sumie to nie wiem. Tak czy siak, moi drodzy, był stream i zaraz sobie trochę poopowiadamy, ponieważ mamy dużo fajnych rzeczy do robienia dzisiaj. Ale oczywiście zanim zaczniemy, zostawcie kciuka w górę, bo ta seria ma małe wyświetlenia, przypominam. I tyle w sumie, napiszcie komentarz jakiś fajny może. Dobra, będę dzisiaj dar mordę, bo jestem dosyć mocno rozbudzony, piłem kawę, więc wiecie jak to działa, nie? Moi drodzy, był streamek, tutaj w ogóle dalej coś takiego mamy. Przyznam, że nie do końca mi się to podoba, nie wiem dlaczego tak się dzieje. To jest tego portalu, który mieliśmy. Tak czy siak, był streamek i byliśmy w kopalni. I powiem wam tak, kopalnie w tej grze są naprawdę bardzo ciekawe. No i żałujcie, jeżeli was nie było, tak wam powiem. Bo naprawdę dużo się działo, tak patrzę, czy nie mam takich zwierzątek, bo jestem dosyć głodny już, nie mam żarcia żadnego kompletnie. Nie, to są ananasy, nie? Ale te ananasy są jeszcze niewyrośnięte, więc muszę poczekać. Byliśmy w kopalni na streamie i powiem wam tak, mamy mnóstwo rzeczy do roboty. I tu mamy dynie. Jakbyśmy sobie te dynie zebrali, może z nich jakieś jedzonko byśmy zrobili, co? To by było spoko. No zaraz ogarniemy. Po pierwsze mamy netherrack. Jezus, znowu mi się pomyliło. Mamy obsydian, czyli możemy pójść do piekła. Czyli to jest kolejny cel naszej przygody. Pójście do piekła i zdobycie magma bloku. Dokładnie tak. Dlaczego? Dlatego, że mam plan taki. Idziemy do netheru, nie? Kraftujemy sobie magma block i kraftujemy sobie balon i tym balonem odlatujemy stąd w cholerę. Bierzemy wszystko co się da, bierzemy jak najwięcej skrzynek. Nie wiem czy balon ma coś takiego jak skrzynki na pokładzie. Mam nadzieję, że takie coś będzie. Jak nie, to po prostu zrobię kilka kursów i polecimy szukać nowego miejsca na bazę, w którym już będziemy na stałe. I dlaczego tak teraz? Ano dlatego, że mi się ten teren nie podoba. I nie podoba mi się po prostu to, że już nie ma miejsca na skrzynki. Ale to nie wszystko, ponieważ dzisiaj jeszcze dodatkowo pójdziemy sobie po naderze w tamtym kierunku i tam jest taka fajna wieża, którą znaleźliśmy na streamie. I tą wieżę też sobie zbadamy. To jest coś nowego, może to jest jakiś dungeon. Jeżeli to będzie duży dungeon, no to zakończymy w środku odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku, dokończymy ten dungeon. A jeżeli nie, no to wracamy z tego dungeonu i robimy balon i szykujemy się do odlotu. I ja już zacznę powoli kraftować ten portal, a was tylko jeszcze poproszę o jedną rzecz. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że może by wrócić do takiej starej metody, która kiedyś bardzo fajnie działała, jak miałem mało widzów, bo na Minecrafcie mam mało widzów, tak? O, patrzcie, obsydian. I słuchajcie, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy lubią Minecrafta, nie? To w żaden sposób inny nie pomożecie mi tak bardzo, jak pokazanie tym znajomym mojej serii. Może im się spodoba, nie? Coś w tym stylu. Jakby wiem, że to jest troszeczkę takie chamskie z mojej strony, ale jeżeli na przykład, wolna wola, nie? Jeżeli na przykład chcecie jakoś wesprzeć to, co robię, to możecie im dać znać, że robię sobie tą serię z Minecrafta. Może akurat teraz jest kwarantanna, im się nudzi, sobie obejrzą. Coś w tym stylu. Jeżeli tak, to byłoby mi bardzo miło. Kiedyś to fajnie działało i jakby widziałem, że te wyświetlenia trochę rosły i tam niektóre osoby pisały, że ej, jestem od tego ziomka, nie? I to było bardzo fajne, więc to jest jakby najlepszy sposób teraz wsparcia dla mnie, jeżeli byście chcieli. Bo jest chyba najlepszy od donate'ów, tak szczerze, bo hajs mi niepotrzebny, bo jestem na kwarantannie. Więc taka prośba do was, do niczego nie zmuszam, ale tylko ładnie informuję. A my budujemy sobie portal do netheru i tak wam powiem, że mam jeszcze parę fajnych rzeczy z tej wyprawy. Przede wszystkim mamy loot case'a, ale to zaraz się tym zajmiemy. Na początku chcę iść do netheru. Chcę zobaczyć, czy nether w Minecrafcie jest taki sam jak w normalnej wersji, czy jest jakiś inny. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, sprawdźmy to. Przechodzimy do odcinka, nie będę już dalej żebrał. Dobra, teraz prawdopodobnie macie crasha i nie widzicie nic, tylko mój głos słyszycie, więc za dużo nie mówię. No ja też mam crasha póki co. Dobra, jesteśmy w netherze. We need go to Gimper, ok. Oczywiście 5 FPS-ów na start. Dobra, jesteśmy w netherze. Mamy tam endermana, endermany są teraz w netherze naturalnie. Mamy jakieś nowe klocki, już widzę. I mamy magma bloka, dobra. No trochę nas respiło, nie fajnie. Trochę nas nie fajnie zespiło, bo daleko do magma bloków. Ale mamy nowe klocki, to już widać. Dobra, pójdźmy sobie w tym kierunku. Nie mam niestety nic do kopania. Jestem debilem. Dobra, ale mam na szczęście netherrack. Ten netherrack się bardzo szybko kopie. Tak bardzo szybko się ten netherrack kopie. Aż nie ma animacji, lol. Dobra, zszedłem tam jakoś. Tylko jak to się robi? Jak tam spadnę, to się raczej zabije. Możemy się tam przedostać, ewentualnie tamtędy. Coś tam lata, patrzcie, jakaś aura tam lata. Swoją drogą też pytaliście, jak pobrać paczkę, jaka jest paczka i tak dalej. I w końcu chcę na to odpowiedzieć. Na koniec tego odcinka dam wam poradnik, jak tą paczkę pobrać, bo to jest dosyć ważne, jakby jest dużo pytań o to. I w końcu na koniec tego odcinka będziecie mogli sobie to ogarnąć. To coś mnie zabije. To coś mnie zabije jak nic. Idę w jego kierunku niestety. Myślisz, że to jest groźne? Tak, to jest groźne, bo idzie w moją stronę. A, wow, 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 dobra, spokojnie. Mamy różdżkę. Magią go zabijemy. Ta różdżka jest overpower swoją drogą, nie? Testowaliśmy ją też na streamie.
na przykład cheat, możemy zaklęcia zmieniać, tym też się zajmiemy. I naprawdę to jest overpowered broń. Dobra, zabiliśmy tylko was na szczęście. Co to jest? Nether Amethyst Ore. Amethyst, dobra, bierzemy amethyst. Wygląda całkiem ładnie. Okej. Na szybko tylko chcę do tego netheru tutaj wejść, bo zbierać tego magma bloka i stąd spierdzielać. Coś wydropiło, Perdito Vis Crystal, okej. Czyli ten duszek był z Towncraftu. Dobrze wiedzieć. O! O, jej, dobra, nieważne, prawie zginęliśmy, ale na szczęście żyje. Coś tam jest dziwnego. Dzisiaj nie chciałem eksplorować netheru, dzisiaj chciałem... Czy się przestanę palić? Ej, w netherze przestajemy się palić, czy nie? Dobra, przestaliśmy, okej, nieważne. Idę tam zaraz, nie no, idę tam. Dzisiaj miałem trochę inny plan na odcinek. No ale dobra, najwyżej nagram jeszcze jeden zaraz. Nether Gold Deposit. Dawaj. Okej. Nie chciałem wpaść do lawy. Tam mamy portal, w ogóle zróbmy sobie waypointa, właśnie, portal. Prawie portal, no tam jest portal, dobra, nieważne. Idziemy po magma bloka. To sobie zostawię. Złota mam dosyć dużo, na szczęście kopaliśmy. Tak jak wspomniałem, zdobyliśmy masę fajnych itemków, którymi będziemy się bawili jak wrócę. Między innymi to, patrzcie, a to właśnie, nie testowałem tego. Mamy sobie taką różdżkę i to sprawia, że taki potwór wyskakuje z podziemi w ogóle i atakuje. O. Widzicie? O, ale to chyba mało... To chyba jest fajne na serię potworów, dobra. O, Jezus, dobra, zrobiłem najgorszą rzecz świata, zaatakowałem pigmeny. Tam jest jakiś super pigmen. Rare stalking, o kurde. O kurde, Bele, nie widać żadnego HP, patrzcie. Dobra, zabiliśmy go, nieważne. Nie było źle. Coś z niego wydropiło, jakieś budki. Projected protection. Spoko, w sumie się przyda. Golden kutlas, kutlas. Golden kutlas, co to się dzieje? Legendary. When in main hand, 10 dig speed, attack damage i reach distance. Wygląda jak super broń. Jakaś katana. Dobra, fajnie. Weźmy magma bloka. Potrzebujemy tak naprawdę tylko jeden klocek, weźmiemy sobie z 4. Sprawdźmy co tam jest. Nie mam klocków, mam tego netherraka. Przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy co tam takiego białego, bo jakaś łódka tam była. Nie wiem czy widzicie na minimapce w prawym górnym rogu nade mną. Jest czerwone, czerwonych kropek jest dużo, czyli to są potwory. Trochę się o to martwię, nie chcę paść. Mamy muchomora z Mario, bierzemy go. Hop. Deskal Mushroom, dobra. Jak chcę tylko zobaczyć co to jest, tam nie idziemy, tam się zajmiemy w przyszłych odcinkach. Dzisiaj nie chcę netheru zwiedzać. Jakaś wieża z obsydianu tu jest. Obelisk jakiś. Dobra, coś ciekawego. Ale mówię, tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Dzisiaj wracamy do chaty, ponieważ mam dla was naprawdę fajne rzeczy przygotowane. Więc widzimy się już w domku. Tu jeszcze jest jakiś klocek. Nether Prosperity Ore. To są te kryształki. Te kryształki też znaleźliśmy w kopalni. Z nich można fajne rzeczy chyba kraftować. Więc dobrze je zbierać. Dobra. Co to jest? Foxhound. Ognisty lis. Gin. Dobra. Wspominałem, że nagrywam w dzień, mam wąglą chatę i mogę grzeć mordę. Sorry za to. Mam wrażenie, że chyba taki komentarz do popfiltru nocny jest o wiele ciekawszy od mojego darcia mordy. Ej, te lisy są straszne. Dawaj go. Dziap. Jak psy trochę się zachowują. O, skóra z nich dropi. Bardzo fajnie. Będzie na zbrojkę. A gdzie jest mój portal? Bo się zgubiłem. U góry chyba. Tam jest portal. Dobra, kochani, wróciliśmy sobie do domu. Mamy wszystko, co potrzebne. Brat, masz wszystko, co potrzebne. Łap za kark, życie, bo wreszcie coś tam. Licz na chłosta. Dobra, słuchajcie. Stan naszego magazynu wygląda tak. Tu mamy fajne rzeczy. Schowajmy sobie na początku wszystko i zaraz będziemy wyciągali to, co jest ciekawe i będziemy powoli testowali, co my tutaj mamy. Przede wszystkim mamy to, mamy to, mamy to, też może się przydać. To jest bardzo ciekawe. Aha, nie, to jest workshop do Airbenchu. Dobra, nieważne. Workbench do Airshipu, nieważne. Mamy w ogóle te rudy powinien sobie poprzepalać. Tak swoją drogą, mamy jakiś węgiel? Mamy węgiel, dobra, przepalmy sobie te rudy przy okazji. Patrzcie, copper ingot. Przykładowo, nie? Mamy obsydian, też się przyda. Kura, niekoniecznie. Tutaj mamy Tome of Arcana, to jest bardzo dobre. Słuchajcie, znalazłem to, jak nie pamiętacie w poprzednim odcinku, pokazywałem wam, że ta książka pozwala nam enchantować swoje różdżki, potem są silniejsze i tak dalej. I ją można wydropić, znaleźć albo skraftować u maga. I właśnie znaleźliśmy ją w kopalni w skrzynce chyba. Więc bardzo fajnie, że ją mamy. Chyba nawet gdzieś drugą znaleźliśmy tak swoją drogą. To jest bardzo ciekawe, to musimy włożyć do tego. To zaraz się tym zajmiemy. Mamy Common Mega Loot Case, czyli coś dostaniemy. To jest też fajne. Spellbook, to jest też bardzo dobre. Mamy diamenty, mamy Grave Dust. To coś wyskoczyło z takiego dungeonu dziwnego, z tego co pamiętam. Tu mamy coś fajnego do przepalenia chyba. Z tego wyskoczy sobie Iron Ingot. Dobra, czemu nie? Spoko, fajnie.
Dalej mamy naszego questbooka, którego zaraz otworzymy jako pierwszego. Ta różdżka, bo tak wam pokazałem, jak ona działa, ale sami do końca nie rozumiem. To patrzcie, to wygląda bardzo zajebiście, nie? Ale to mało bije, więc jakby była jakaś chmara potworów, nie do końca będzie tego chmara potworów znaleźć, to taka różdżka. Patrz jaki kozak, zajebiste. To sobie można przepalić. Dalej mamy The Wizard Handbook, to chyba nic ciekawego tu nie było, to już widzieliśmy w poprzednim odcinku. I czy coś tu jeszcze ominąłem ciekawego? Mamy Piston Scepter, to znaleźliśmy w dungeonie, to nie. Mamy... Aha, nie, to teraz. A gdzieś miałem jeszcze, słuchajcie, spellbooka jednego, dokładnie. I mogliśmy nauczyć się nowego... A jeszcze to sobie sprawdźmy. O! I tego brakowało. To, słuchajcie, znalazłem, jak zginąłem na streamie. I to jest coś bardzo ciekawego, jak się w to kliknie, to dzieje się coś dziwnego. I zaraz sobie to przetestujemy, jak to działa, bo jestem sam bardzo ciekawy. Bierzemy jeszcze to, weźmiemy sobie jeszcze to i weźmiemy sobie poison bombę, żeby na czymś przetestować. I mamy wszystko, co potrzebne do naszej zabawy. Przepraszam was swoją drogą za chrypę, tak teraz nie mogę się jej pozbyć, nie wiem dlaczego. Bambus pod. Dobra. Co pierwsze robimy? Myślę, że pierwszy sobie otworzymy questbook i zobaczymy, czy coś wykonaliśmy. Chyba nie wykonaliśmy nic. Tu coś mamy wykonane. Prosperity Shard. Z tego questa coś zaliczyliśmy, dobra. Mamy reward collected i infusion crystal możemy sobie teraz craftować, które nie do końca wiem po co jest, ale możemy się tym zająć. Tier pierwszy crafting seed. Dobra, tu coś ciekawego jest, ale to nie wygląda jakoś super przełomowo. Mam ciekawsze itemy do roboty. Grave dust, czy to coś robi? Nie robi to kompletnie nic, ale zobaczcie co się z tego craftuje. Grave dust. O, coś się z tego craftuje. Loleczka voodoo. Allows you to prevent curtain taps of death. Add protection. Voodoo Protect, dobra. Strange Tablet, Strange Scroll. Jeszcze więcej rzeczy, jakiś diamencik nawet. Ale słuchajcie, co jest ciekawe, ten Grave Dust dropi w momencie, kiedy umieramy. Czyli będziemy musieli popełniać samobójstwa w Minecrafcie, jakkolwiek to nie brzmi. I dzięki temu będziemy mogli coś dziwnego robić. Nie do końca to rozumiem, ale to jest ciekawe. Tym muszę się zająć kiedyś. Będziemy kiedyś się specjalnie umierali. Może być całkiem śmiesznie. Dobra, teraz tak. Możemy sobie otworzyć to i włożyć tutaj naszą różdżkę. I teraz patrzcie, mamy sobie książki, nie? Aha, musimy najpierw je odkryć chyba. Czekajcie. Magic Missile, to jest nasz, dobra. A tutaj jest... Aha, coś nieodkrytego chyba. Jak to działa, halo? Patrzcie, nauczyłem się czegoś. Dobra. Nauczyliśmy się jakiegoś zaklęcia. Leap! Ja pierdykam, patrzcie, możemy sobie podskakiwać wysoko. Nie wiem w sumie po co. A nie, taki double jump, okej, to jest spoko. Czy postawmy zaklęcie do double jumpu i to kosztuje jakąś manę pewnie, co? 650, 640, 10 many to kosztuje, dużo dosyć. Czyli może na przykład na dwa klocki sobie skoczyć. Tak mi się wydaje. Czekajcie, zróbmy sobie jakoś tutaj. Tutaj sobie rozwalmy to. Mogę tak robić? Dokładnie. Jakbyśmy chcieli sobie skoczyć na dwie klocki, dwa klocki wysokości, to możemy sobie to użyć. I... W sumie to tyle i nie do końca wiem po co to, wydaje mi się to krapem strasznym. Ale możemy sobie skakać wyżej, nie? To jakbyśmy mieli jakiś tor przeszkód czy coś. Nie wiem, ale okej, fajnie, mamy kolejne zaklęcie odkryte, spoko. Dalej, mamy urnę. Urna jest bardzo ciekawym itemem, chyba jednym z najciekawszych jakie mam, więc sobie przetestujmy. I to tyle, czekajcie, włóżmy na ten dirt. No, czyli urna to jest po prostu skrzynka. Z tą urną coś było. Bo jakbym ją wpisał tutaj. Urn. Mamy urn i treasure urn. I nie, do końca nic się z tego nie robi, ale zawsze, to jest mod Pyramid Plunder. Coś z piramidami. Urny, piramidy, faraony, mumie. Coś dziwnego może się z tym stać. Ja to zostawiam w kwestii ciekawych, niewyjaśnionych itemów. Dobra, dalej, mamy poison bombę. Idziemy sobie ją przetestować na koniu. Tam widziałem konia gdzieś, gdzie ja widziałem konia, tam widziałem konie. Dobra, przetestujmy się poison bombę na koniu, co? Zobaczymy jak to działa. Jestem ciekaw, gram na hardzie jakby co, więc moby powinny normalnie być. Ale nie widzę mobów, więc przetestujemy sobie na koniu. Szerybą. Jak zjadam szerybombę, to coś wybucha, ale nie wiem, czy to jest tylko animacja. Poison bomb. Ja pierdykam, jakie to jest mocne! Ten koń prawie umarł i chyba nawet umrze. Ej. Bardzo mocna bomba. Bardzo mocna bomba, a jak to zacznie się, można ją craftować. Poison. Bomb. Poison bomb. Można ją craftować. Dobra, czy to nie jest jakieś drogie, ale jest bardzo mocne. To mi się podoba. Dobra, jak już tutaj jesteśmy, sprawdźmy naszego Common Mega Loot Case'a. Jakaś różdżka. Death Dislocator. Mining Speed. Shift for more. Upgrades 4. To jest jakiś heal-off? To jest łopatka jakaś chyba. To jest łopata? A na drzewo? Dobra, to będzie chyba łopata.
czekajcie. Shovel, okej, jest napisane nawet, dobra, debilu. Mega loot, czyli będziemy z tego dostawali pewnie, nie wiem w sumie co, więcej gravelu czy coś? Tak mi się wydaje. A nie jest to jakaś super szybka łopata. Dobra, no może być, przyda się. Akurat łopaty nie mam tak swoją drogą skraftowanej nawet jeszcze, ani jednej. Te spellbooki chyba możemy odłożyć. Dobra, teraz zajmijmy się manuskryptem. Manuskrypta wkładamy sobie tutaj. I co się dzieje? No nic się nie dzieje, bo potrzebujemy jeszcze jakąś książkę. No okej, czyli nic nie odkryliśmy ciekawego. Nie do końca wiem co tu chodzi. O, dobra, no nieważne, z tego nic ciekawego nie będzie. Dalej mamy naszego scroll u Punish. Też się kompletnie nic nie dzieje. Cast cost 30, Punish. Dobra, nie wiem. Większość itemów jest bezużyteczne, tylko co widzę. I mam jeszcze Prosperity Shard, to też jest takie ciekawe. Sprawdzimy sobie jak to działa. To możemy z tego na przykład kraftować sobie klocek Prosperity, a także Master Infusion Crystal na przykład, albo inne krystale. I to nam pozwoli, nie do końca wiem co, jakieś piórko możemy, jeszcze jakieś klocki. Dobra, to też myślę sobie póki co odłożymy, tak wszystko odkładam, zdaję sobie z tego sprawę. Ale to dlatego, że po pierwsze chcę się zająć tym, czyli ulepszaniem różdżek, bo to jest moim zdaniem ciekawe, a po drugie chcę iść do tej wieży jeszcze dzisiaj. Mamy już chyba 20 minut odcinka około, a my nic ciekawego nie zrobiliśmy, więc chcę pójść do tej wieży jeszcze dzisiaj. Tak, że wam obiecałem, więc tam po prostu sobie pójdziemy. Ale to ma warkana. Aha, i to też nie robi kompletnie nic, ale pewnie jak włożę to i różdżkę, to ona się ulepszy, prawda? Nie. A jak włożę na przykład różdżkę i tą warkanę. Dobra, i rozumiem, że teraz muszę włożyć to jeszcze ten kryształ dziwny. Jak ktoś z was zauważył, swoją drogą, my tak dziwnie majtam oczami dzisiaj, to jakoś strasznie mnie szczypią. Nie wiem dlaczego, chyba patrzę na ekran, więc to może być troszeczkę denerwujące. Mnie też to denerwuje strasznie, bo nie lubię tego robić na odcinkach. Mam taki tik nerwowy w oczach czasami. Dobra, tak czy siak potrzebujemy naszego kryształu trochę, jak tokolwiek nie brzmi. I gdzie on jest? On jest tutaj, dokładnie. Czy będziemy mogli sobie ulepszyć naszą różdżkę? To jest pytanie. Pyk, pyk i pyk. Możemy. No i co? Jest teraz super różdżka? Na pewno się... zregenerowała z maną, ale co teraz jakoś, nie wiem, wyżej skacze czy coś? No nie. To co mi to dało? O, ale tu wykonaliśmy, zobacz... Ej, wykonaliśmy questa! Chwila! Te manuskrypty... Wykonaliśmy jakiegoś questa tutaj. I możemy teraz tą książkę skraftować, zobaczcie. Z trzech manuskryptów się kraftuje książkę. Dobra, zaraz to zrobimy. Ale chcę zobaczyć, jak tą różdżkę się kraftuje. Halo. Nawet się nie wykonał questik z tego. Dobra, no nie wiem. Poczytam o tym i zobaczymy. Zainteresował mnie ten Ice and Fire. Jak to się robi? Chaotyczny ten odcinek, co masakra. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale dobra, zobaczmy. Gdzie odłożyłem ten papirus? Chcę skraftować moją księgę. Bestiariusz. Bestiariusz mamy jakiś, dobra. I zrobiliśmy achievement questa, wykonaliśmy... Mamy złotko, dobra. I co teraz mamy zrobić? Aha, mamy skraftować sobie lektern. A skraftowałem lektern już. Halo, czekajcie, może muszę go podnieść, co? Tak na logikę, weźmiemy sobie siekierę. Patrzcie, lektern. Dokładnie, mamy questa wykonanego. Lektern, okej. Questbook. Lektern. Dostaliśmy manuskrypt w prezencie. I teraz Dragon Bone. Kość smoka. Z Block of Dragon Bones. Aha. Czyli mamy teraz smoka pokonać? To jest nasz quest? Co? Co tu się dzieje? Klocki jakieś tutaj są. Bestiariusz. Ej, to jest chyba jakiś, nie wiem, poradnik głowcy wiedźminów czy coś. Mamy smoka zabić. Taki jest nasz quest, czajcie to? Czekajcie. Okej. Hipogryf, Ice Dragon, Cyklop. Musimy Ice Dragona. Ja pierdykam, czekajcie, czyli mamy za 3 manuskrypty możemy sobie przywołać Ice Dragona? Co? Szkoda tylko, że nie mamy manuskryptów. Nie mogę ich też kraftować. Musimy je znaleźć, dobra, słuchajcie, czyli musimy iść na wyprawę. Znaleźć manuskrypty i będziemy chyba walczyli z smokiem lodowym, albo hipogryfem, albo cyklopem. Tak z tego co rozumiem, albo coś takiego, albo może tam jakieś wskazówki dać, gdzie to znaleźć, te potwory czy coś. Czy ja mogę jakoś kraftować ten... to coś? Okej, czyli to się po prostu generuje losowo na tym świecie, dobra. Czyli musimy to znaleźć, okej, czyli generalnie kolejny odcinek w stylu siedzę w piwnicy i rozmyślam co dalej. Dobra, nieważne, odłóżmy sobie wszystko, będziemy się tym martwili później. Teraz natomiast idziemy sobie do naszej wieży, którą tam też znalazłem. Zróbmy sobie jeszcze może jakiś armor, co? Czemu nie jakieś, nie wiem, klatę sobie zróbmy, spodnie jakieś. Czyż może nie, za dużo diamentów tracę, zróbmy sobie tylko armor.
Zróbmy sobie tylko armor i go załóżmy. Nie będę robił więcej, bo te diamenty mogą się przydać do jakichś fajnych craftingów. Dobra, jeszcze odłóżmy tutaj jakieś śmieci, które mam tu. Weźmy sobie naszą różdżkę. Weźmy sobie, w ogóle weźmy wszystko i po prostu się przygotuję z wami, już pójdę do tego, do tej wieży, żeby was dłużej nie ciągnąć za nos. Dobra kochani, mam parę niezbędnych narzędzi do przetrwania w tej wieży. Idziemy sobie do niej, tylko podejrzę, czy dobrze idę. Ta wieża jest tutaj, w tym miejscu, czyli idziemy centralnie w jej kierunku. Dobra, jakieś żarcie po drodze by się bardzo przydało. Jakby to żarcie to jest podstawa. Mam 16 minut odcinka plus 10. To będzie, no dzisiaj będzie dłuższy odcinek z tego co widzę. Tego i tak ciął, ale i tak chyba wyjdzie ponad 20 minut. Więc całkiem fajnie, do tej wieży co tylko wejdziemy. Jeżeli będzie naprawdę jakimś długim dungeonem, szczerze mówiąc nie myślę, że będzie długi dungeon, tak ona wygląda, no to po prostu sobie przerwiemy odcinek gdzieś w środku. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś, nie wiem, kolejny mag czy coś w tym stylu, chociaż wygląda całkiem ciekawie, to trzeba przyznać. Nie jest to spawner, to jest jakiś po prostu dungeon, okej. Czyli idziemy się bić, aż mi FPS-y trochę spadły. Ile mamy tych FPS-ów? 96, ciekawe. Dobra, mamy wejście. Jest to dungeon. Dawaj, bijemy się z tym dungeonem. Okej, nie mam mieczyka, mam mieczyk, dobra, wchodzimy na górę. Okej, tu nic nie ma. I tutaj jest skrzyneczka. Proszę bardzo, żadnego potwora nie było po drodze, a gram na hardzie, więc dziwne. I mamy common mega loot case'a, ender saki, jakieś itemy, dobra. Fajnie, i co, i to tyle? Po prostu taka wieża z dwoma spawnerami, które się nie zrespiły i to wszystko. Tak trochę biednie, nie? Czy jakieś roślinki są, ale to chyba takie z innego moda. Chociaż nie, Dungeon Tactics, te roślinki miały tu być. Czekajcie, zbierzemy je. Dobra, nic ciekawego. Nic pod spodem nie ma? Nie ma nic pod spodem, dobra. Czyli ta wieża okazała się kompletnym krapem. Nawet żaden potwór z niej nie wyszedł. Dobra, ale mamy coś nowego odkrytego, nie? To jakieś w ogóle są dziwne rzeczy. Klam, co to jest klam? Nie znam języka angielskiego, czy to są małże? To są chyba małże. To wygląda jak małże. Project Vibrant Journalist. W ogóle słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszym odcinku tej paczki odkryliśmy takie coś jak książka z recepturami na jedzenie. I jakby ja już widzę, że ja poświęcę kilka dobrych odcinków i zanudzę was strasznie, żeby w przyszłości, jak już będziemy mieli domek i tak dalej i zbudujemy kuchnię, żeby robić jedzenie. Ja będę kucharzem, będę sztukmistrzem, może na jakimś streamie to zrobimy nawet. Bo chcę mieć taką, wiecie, wielką farmę. Robić sobie po prostu żarcie, wszystkie receptury świata poznać i zobaczyć jakie ciekawe są jedzonka w Minecraftcie. Na przykład może jakieś bonusy dają te jedzonka. Jest to bardzo, bardzo fajne moim zdaniem i ciekawe. Znaczy może niekoniecznie ciekawe, ale fajne do robienia. Zawsze lubiłem się bawić w kucharza w Minecraftcie, więc w sumie spoko. Dobra, wracamy. Niestety nie odkryliśmy nic ciekawego, ale mamy fajne rzeczy. Na przykład czarną runę z kwarku. To wygląda całkiem fajnie, zobaczmy co się z tego traktuje. Black runę. Nic się co nie kraftuje, dobra, jak włożę tutaj, też się nic nie robi. Dobra, czyli mamy dużo rzeczy, których jeszcze nie rozumiem, ale będę jakby na bieżąco sprawdzał sobie po prostu internet i patrzę co się z tego robi, nie? Bo dużo rzeczy nie ogarniam. Dobra, mamy jeszcze na przykład naszą skrzynkę nową i z niej wypadło coś ciekawego. Samurai Boots. Okej, okay. Powiedzcie, że to mi daje jakąś szybkość. Tak! I co teraz, jestem szybszy? Mi się FOV zmieniło. Widzę trochę mniej. I co w związku z tym? Ała! Halo, kapcie samuraja. Samurai set is wearing 3 pieces. Provided speed 1. Rarity common. Upgrades 3. Mega loot, dobra. Czyli są 3 części tego, tak? Czyli taki secik. I... aha. I nie ma nic takiego. Boots. Jezu, to jest butów. Jestem szybszy? Myślicie, że jestem szybszy? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jestem bez tego szybszy właśnie. Ej, powiedzcie, czy jestem szybszy. Jak sądzicie? Mi się wydaje, że jestem wolniejszy. Wow, co zrobiłem? To jakieś nowe rzeczy. Dobra, zdejmijmy to. I jeszcze mamy Ender Stack. Portable Ender Chest. Portable Ender Chest mamy! Ja pierdykam! Ale w sumie to po co to? Portable Ender Chest. Po co jest Ender? Co możemy... chwilę, jakie jest zastosowanie Portable Ender Chestu? Możemy sobie postawić Ender Chesta, włożyć do niego coś... to jest po prostu plecak zwykły. To jest po prostu zwykły plecak, który możemy, nie wiem... schować do skrzynki i za pomocą Ender Chesta otworzyć gdzie indziej. To jest jedyne zastosowanie dodatkowe. Czyli po prostu mamy zwykły plecak. Spoko. Całkiem fajne. Okej. Okay. No i jeszcze mamy jakieś... teleporty. Okej. Okay. Dobra. Moi drodzy. I to na tyle.
trochę dzisiaj odkryliśmy. Chaotyczny odcinek strasznie, zdaję sobie z tego sprawę. Testowałem wszystko, co tutaj dostaliśmy z tych dungeonów. Jakby na przyszły odcinek ja będę już trochę więcej wiedział, tak mi się przynajmniej wydaje, poprzepałem sobie te ory, bo... O, patrzcie, Quicksilver jakiś tu co jeszcze. Mam tutaj jeszcze dużo do przepalenia. Na przykład Copper Ore możemy sobie przepalić, zobaczyć co się z tego kraftuje. Pewnie jakieś zbroje i tak dalej. Nie sądzę, żeby to było super potrzebne nam teraz. Co w przyszłym odcinku? To jest ważne. W przyszłym odcinku, tak jak powiedziałem, kraftujemy balon. I staram się... Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Rozummy się, dobrze. Tu mam dużo itemów tutaj już. Jak skraftujemy sobie balon, spakujemy ile się da. Może na przykład tylko Ender Chesta część spakujemy. Resztę najwyżej zostawimy, jeżeli będzie taka potrzeba. I odlecimy stąd w cholerę, bo ten teren jest brzydki. Już mi się znudził. Poszukamy jakiegoś fajnego miejsca na bazę, więc do roboty mamy bardzo dużo. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, widzicie na Instagrama, tak jak powiedziałem, jeżeli macie jakichś znajomych, którzy lubią Minecrafta, no to może akurat ich ta seria zainteresuje. Do zobaczenia, papa, cześć, ja byłem Oskar, siemanko!